Uczniowie i studenci wraz z członkami rodzin i nauczycielami spotkali się w czwartek 28 listopada w sali posiedzeń Kościerskiego Urzędu Gminy, by wziąć udział w uroczystości wręczenia stypendiów za wzorowe wyniki w nauce. W tym roku wyróżnienia otrzymało 86 osób. Kryteria właściwie są dwojakie. Po pierwsze to jest średnia wyników nauczania, ale też z tą średnią wyników nauczania musi być związana aktywność na rzecz lokalnej społeczności, czyli nie tylko chcemy, oczywiście to jest ważny element, żeby mieć dobre oceny, ale też żeby pokazać, że oprócz tego, że mam dobre oceny, jestem dobrym uczniem, jestem też dobrym kolegą, dobrą koleżanką, która aktywnie współuczestniczy w tym życiu lokalnej społeczności. U nas zasadą jest to, że jeżeli ktoś uczęszcza do szkoły, niezależnie od tego, gdzie mieszka, czyli jeżeli to jest osoba, nie wiem, pochodząca z innej, czy z miasta, czy z gminy, jeżeli spełnia kryteria, oczywiście otrzymuje u nas stypendium. Nie ma u nas kryterium konieczności zamieszkiwania na terenie gminy Kościerzyna. Tego dnia zarówno wójt, jak i przewodniczący Rady Gminy podkreślali, że tak duża liczba wyróżnionych osób to ogromny powód do dumy. My także gratulujemy tegorocznym stypendystom i życzymy dalszych sukcesów.